Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W powiększeniu. A dziś bohaterem naszego programu jest profesor Zbigniew Raszewski, jeden z największych polskich humanistów XX wieku, historyk teatru, który swoje życie poświęcił ukochanej przez siebie dziedzinie sztuki, a także człowiek o manierach angielskiego dżentelmena, które to maniery nie zdradzały osobowości doświadczonej brutalnie przez koszmar obu totalitaryzmów XX wieku. Moim zdaniem profesor Zbigniew Raszewski jest najwybitniejszym historykiem teatru polskiego w XX wieku. Istnieje pogląd, według którego całkiem uzasadniony, że profesor Zbigniew Raszewski stworzył polską teatrologię. Ja myślę, że nie tyle ją stworzył, co nadał jej rangę i znaczenie i nadał jej kształt, taki jaki ma dzisiaj. Był, uważam, utalentowanym szalenie pisarzem. I takiej historii teatru w tej chwili chyba nie mamy. Zewnętrznie, nawet z pewnym rozbawieniem, można powiedzieć, obserwowaliśmy jako jego studenci, że stylizował się trochę na profesora przedwojennego. Tak się nosił, chodził z laską wtedy, kiedy jeszcze jej zupełnie nie potrzebował. Był, można powiedzieć, wcieleniem jakiegoś wzorca profesorskiego, jakiegoś, bym powiedział, ideału naukowca. Jakaś niesłychana dystynkcja cechowała profesora. Bardzo piękny język, którym się komunikował. Profesor Zbigniew Raszewski był niewątpliwie przedstawicielem polskiej inteligencji. To jest człowiek obdarzony jakąś mocą ducha, tak bym to powiedział, charyzmą. A o profesorze Zbigniewie Raszewskim porozmawiamy z jego uczniami, teatrologami. Jest z nami pani Małgorzata Piekutowa, związana z miesięcznikiem Teatr. Dzień dobry. Oraz pan Rafał Węgrzyniak, związany z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. Proszę państwa, profesor Raszewski napisał ze sporą dawką autoironii, że póki są na świecie klauzurowe zakonnice, buddyjscy mnisi i historycy teatru, jeszcze nie wszystko stracone. No to porozmawiajmy o tym, jak właściwie profesor Raszewski rozumiał miejsce historii teatru w humanistyce, w kulturze narodowej. No, przypisywał bardzo wysoką rangę, no, i traktował to grono historyków, które skupił wokół siebie, jako taki ekskluzywny klub, gdzie obowiązują takie standardy bardzo wysokie, jest jakiś etos też. W każdym razie zwraca uwagę zawsze na niezwykłość nauki, która bada przedmiot, który nie istnieje. Bo teatr w momencie odtwarzania, prawda, już odszedł do przyszłości i właściwie tylko są jakieś ślady jego, ale więc to nadawało jakiś szczególny status. Pokusa badań teatralnych polega na tym, że to stosunkowo młoda dyscyplina humanistyczna, która gdzieś tam na początku XX wieku dopiero jako oddzielna dziedzina się ukonstytuowała. Raszewski był przecież polonistą, tak, z wykształcenia, i większość teatrologów, którzy potem zajmowali się tą dyscypliną, z polonistyki wyrastało. I myślę, że pokusa zajmowania się teatrem polega także na tym, i polegała dla Raszewskiego, że przez to, że teatr jest postrzegany jako suma sztuk, pozwala się wypowiadać trochę inaczej niż ludziom, którzy zajmują się tylko literaturą, tylko historią sztuki, tylko muzyką i tak dalej. Jeżeli ktoś kojarzy profesora Raszewskiego, to widzi go jako tego wielkiego humanistę, człowieka, którego najczytelniej, najbardziej emblematycznie można oglądać na tle, bo ja wiem, biblioteki, sali akademickiej, ale droga na uniwersytet profesora Raszewskiego była niezwykle burzliwa. Wychowywał się, dorastał w Bydgoszczy, poświęcił zresztą temu miastu piękną książkę pod tytułem Pamiętnik Gapia. I to było miasto szczególne, dlatego że to był jednak obszar zaboru pruskiego, gdzie pamięć o Kulturkampfie wciąż jeszcze była żywa, właśnie zwłaszcza w kręgach inteligenckich, ale także było to miasto poddane wyjątkowo brutalnemu terrorowi w czasie okupacji. Profesor Raszewski należał do Armii Krajowej, był związany z podziemiem niepodległościowym. Niewątpliwie
To było bardzo ważne formacyjne doświadczenie. Okupacja i tradycja walki o niepodległość Polski dla niego osobiście. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem profesora Zygmunta Szwajkowskiego. To był jego mistrz. I niewątpliwie też profesor Szwajkowski bardzo oddziałał na sposób uprawiania nauki przez profesora Raszewskiego. I również na, jakby to powiedzieć, jego stosunek do systemu komunistycznego. Profesor Raszewski często wspominał, że w najcięższych czasach można znaleźć drogę, która niszę, jak czasem mówił, gdzie można zrobić coś pożytecznego, i wskazywał, że Szwajkowski w czasach stalinowskich przygotowywał wydania kronik Prusa. No, wiekopomne dzieło, które zostało w kulturze polskiej nieprzecenionej wagi. Po tym, jak po studiach usunięto go, już był chyba asystentem, kiedy usunięto go z powodów politycznych, co tu dużo mówić, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale wówczas zaproponował mu, to właściwie wyszło na dobre, i profesorowi Raszewskiemu, i całej polskiej teatrologii, dlatego że zaproponował mu współpracę Leon Schiller, który również odsunięty od bieżącego życia teatralnego, budował wtedy Instytut Sztuki PAN. I myślę, że to była kolejna postać, która miała niezwykle duży wpływ na profesora Raszewskiego osobiście i zwłaszcza może na jego pracę naukową, sposób rozumienia, widzenia teatru. Z jakiej rodziny się wywodził profesor Raszewski? Z rodziny wojskowego, kapitana Wojska Polskiego. Był typowym przedstawicielem pokolenia zarażonego śmiercią. No, rocznik 1925, czyli gdzieś między Tadeuszem Różewiczem a Zbigniewem Herbertem. Ojca stracił na wschodzie, w Charkowie. Prawda? Dokładnie. Wkrótce jako harcerz, członek organizacji podziemnej, dostał się do więzienia, aresztowany, torturowany przez gestapowca, sadystę, jak gdyby ledwo przeżył, prawda? To. No i później oczywiście wychodzenie z wojny, natychmiast realia Polski tej komunistycznej dla Raszewskiego bardzo trudne do zaakceptowania dla kogoś, kto wychowany w tym w tradycji niepodległościowej. W każdym razie, żeby zamknąć to spojrzenie na Raszewskiego jako na przedstawiciela pokolenia, on inaczej niż Różewicz, który jak gdyby wyciągnął takie wnioski nihilistyczne, upraszczając oczywiście bardzo, uważał, że z tego, że doszło do katastrofy kultury europejskiej, właśnie naszym obowiązkiem jest odbudować, ocalić te wartości, które są do ocalenia. Inaczej niż Herbert na przykład, który odwoływał się do tradycji stoickiej, on odwoływał się do chrześcijaństwa. Człowiek głęboko wierzący, jeszcze została wzmocniona ta jego wiara w Poznaniu dzięki działalności w Caritas Academica, to jest taka organizacja pod patronatem dominikanów. W każdym razie trudno sobie wyobrazić w ogóle rozmowę o Raszewskim bez rozmowy o jego chrześcijaństwie. Wspomniał pan, że jego ojciec był wojskowym, że zginął w Charkowie. Jak los ojca wpłynął na formację intelektualną, duchową Raszewskiego? To znaczy, on do końca życia był wielkim miłośnikiem militariów i pamiętam jeszcze przed śmiercią, jak dosłownie poprosił mnie, żebym mu przyniósł takie albumy z mundurami, na przykład Wojska Polskiego, z uzbrojeniem Wojska Polskiego. Panie Rafale, niech pan powie, że Raszewski się strasznie nudzi i dla niego największą przyjemnością będzie obejrzeć właśnie te wydawnictwa poświęcone Wojsku Polskiemu. Więc on znał doskonale historię Wojska Polskiego. To był ten element identyfikacji z ojcem, ale bardzo silną miał też identyfikację z taką tradycją państwową, właśnie też dla niego kategoria niepodległości, suwerenności, bo to coś zupełnie elementarnego i również... Ale też sprawa katyńska była czymś dla niego ważnym. Tak. Na przykład jak strajk w 1981 roku wybuchł, ten studencki, taki z przełomu listopada i grudnia, to Raszewski przyszedł z dwoma wykładami. Pierwszy był
o etosie inteligencji polskiej, a drugi był o sprawie katyńskiej. Więc on uważał, jak gdyby, że jego obowiązkiem na przykład jest, prawda, uprzytomnić studentom, jak to jest ważne dla moment w historii Polski. Przypomnijmy, że profesorowie w szkole teatralnej przychodzili do strajkujących studentów i dawali im wykłady. Nie wszyscy profesorowie, to zdaje się było fakultatywne, tylko ci, którzy chcieli i w ten sposób jakoś wspierali ten strajk i nawiązywali w tych wykładach często do jakichś, ale nie wprost. Tak. Oczywiście Marta Fila na przykład tam była, ale też Maciej Orłoś wtedy zorganizował takie spotkania z pisarzami, bo wtedy na przykład w szkole Zbigniew Herbert, który przyniósł studentom bochenek chleba i prawdę. To, ale odczytał wtedy chyba pierwszy raz Potęgę smaku. Ale zanim Zbigniew Raszewski został profesorem, to sam studiował. W jakich okolicznościach trafił na polonistykę w Poznaniu po wojnie? No więc oczywiście szukał jakichś dobrych polonistyki i z Poznania był związany. Tam miał kontakty rodzinne, prawda, bo jak mówię, się urodził. Także wrócił tam do Wielkopolski i oczywiście bardzo ważnym argumentem za studiowanie w Poznaniu było to, że mógł uczestniczyć w seminarii Zygmunta Szwajkowskiego, profesora, który... Był jego mentorem. Tak, któremu jak gdyby zawdzięczał wszystkie te najważniejsze sprawy warsztatowe takie, nauczył go myślenia porządnego, no i pokierował w stronę dramatu polskiego, tego naturalistycznego, jako był Rittner za Polska, ale też od razu prowadził seminarium o teatrze, więc wtedy był bardzo dobry teatr w Poznaniu, tam Wilhelm Chorzyca był przez pewien czas dyrektorem, więc jedna z najlepszych scen nawet w Polsce i oni już wtedy dyskutowali o teatrze. Więc to było zrozumiałe, że... Wspomniał pan o warsztacie Szwajkowskiego. No to był, jaki to był warsztat? Bo to był moment rozpasanej ideologizacji humanistyki. Czy ten warsztat taki empiryczny badań źródłowych, faktografii był w jakimś sensie już wyzwaniem rzuconym tej stalinowskiej humanistyce? Więc oczywiście Szwajkowski tak bronił się przed tym naporem marksizmu i zaszczepił też Raszewskiemu to przekonanie, że to trzeba ignorować wręcz i wszystko robić, żeby te straty, jakie związane z tym, że nauka została podporządkowana ideologii marksistowskiej, były minimalne. On go wciągnął na przykład do prac przy wydaniu Kronik Bolesława Prusa. No więc prace edytorskie, prace takie no, elementarne nad tekstami z zakresu pozytywizmu, właśnie modernizmu wczesnego. To były te rzeczy, które pozwoliły Raszewskiemu jak gdyby się nauczyć, jak mówię, porządnego warsztatu filologa, ale też przy okazji jak gdyby przyswoił sobie takie podstawowe pojęcia, które były bardzo mu również przydatne przy kształtowaniu już historii teatru. Profesor Raszewski wspominał, że Szwajkowski uczył jednak pewnego dystansu do wielkich, abstrakcyjnych teorii w humanistyce. Mówił, że im bardziej wybitny autor i dzieło, tym bardziej nauka o nim przypomina badanie jakichś rzadkich okazów albo może jednostkowych egzemplarzy jakiegoś gatunku w biologii i że humanistyka nie ma nic wspólnego z takimi naukami jak fizyka, które badają ogólne prawa. Takich praw się nie da wywlec i przywiązanie do empirii, do którego Raszewski był bardzo przywiązany później, chociaż jednocześnie był świetnie przecież przygotowany teoretycznie i mówił za Szwajkowskim zresztą, że nauka zaczyna się od klasyfikacji. Ale porozmawiamy jeszcze o tym drugim aspekcie kształtującym jakoś światopogląd Raszewskiego, czyli o jego religijności. To są rzeczy delikatne, zwłaszcza, że profesor nie był człowiekiem jakoś silnie się manifestującym ze swoją wiarą, ale jednak wspominał te Caritas Academica, już ta nazwa padła, a później wspominał jeszcze wpływ Edyty Stein na swoje życie duchowe. Czy możemy powiedzieć, jaką w takim razie reprezentował religijność? Dominikańską, karmelitańską, czyli czy intelektualną, czy mistyczną?
tu może dopowiedzmy, że zainteresowanie Edytą Stein wzięło się stąd, że przyjaciółka profesora Raszewskiego ze studiów właśnie poznańskich została karmelitanką i tłumaczyła teksty Edyty Stein na język polski jako pierwsza. I Raszewski naprawdę we Wrocławiu wysyłał pod adres, niech pan sprawdzi, czy ten budynek, gdzie Edyta Stein dorastała, jeszcze istnieje, albo gdzie chodziła do szkoły. Więc, ale to nie tylko Edyta Stein, na przykład Simon Weil. Raszewski uwielbiał cytować na przykład definicję piękna. Piękno to jest to, co nie chcemy zjeść, chcemy, żeby trwało. Bardzo oczywiście otwarty katolicyzm i taki pozornie w stylu Tygodnika Powszechnego, Więzi, Klubów Inteligencji Katolickiej. Oczywiście ale profesor jeździł na przykład do Lasek, ale zarazem doskonale sprawę z tego, że podstawą Kościoła i w ogóle religijności w Polsce jest jednak ta ludowa wiara i jak kardynał Stefan Wyszyński zorganizował obchody milenijne, to Raszewski był uczestnikiem, świadkiem tych wszystkich zamieszek na ulicach, które miały stłumić jak gdyby te obchody i bardzo precyzyjnie w raptularzu opisał, prawda, przynajmniej to, co widział na, chociażby na ulicach Warszawy. I moim zdaniem jako jeden z niewielu świadków, prawda? Nikt z inteligencji katolickiej takiej wagi nie przywiązywał do tych masowych obchodów milenijnych. Ale czy to wynikało też z tego spojrzenia teatrologa? Takie przywiązanie do rytuału, rozumienie wartości i wagi rytuału w życiu religijnym? On doskonale rozumiał. Przeciwny mieszaniu, sakrum i piękna, to znaczy... Raszewski bez wątpienia znał źródła teatru i wiedział, że wywodzi się przedstawienie teatralne z obrzędu, ale doskonale rozumiał, że czym innym jest obrzęd, czym innym jest teatr, czym innym jest kościół, czym innym jest teatr, czym innym jest sekta, czym innym jest teatr. I to zainteresowanie i teatrem, i Edytą Stein trochę wynikało z tego, że jego ciekawiły takie nieoczywiste te mieszanki, tak? Żydówka, karmelitanka, teatr, który ma troszkę podejrzaną reputację, ale miewa także bardzo wysokie wcielenia. Że to było intrygujące także bardzo mocno. Teatrologia jako nowa nauka, która musiała się wszystkiego nauczyć, przekonać humanistykę do tego, że jest czymś poważnym, co należy poważnie traktować. Jego bardzo interesowały losy teatru publicznego w Polsce. Jedna z najciekawszych jego książek poświęcona jest Wojciechowi Bogusławskiemu, czyli jest to monografia Bogusławskiego, czyli no osoby, która właściwie stworzyła początki teatru publicznego w Polsce, jego koncepcję. Panie profesorze, to bardzo piękne jest, że Wojciecha Bogusławskiego nazywa się ojcem teatru polskiego. Ale właściwie niech mi pan powie, jak to jest, bo przecież teatr istniał już przed pojawieniem się Wojciecha Bogusławskiego. Ojciec teatru polskiego to jest jeden z trzech epitetów, jakie za jego życia wymyślono, jakimi go obdarzono. Pierwszy, polski Molière. To jest epitet, który towarzyszył mu w pierwszym okresie działalności. Drugi dopiero, ojciec teatru, ten się pojawia na samym początku XIX wieku, a więc w okresie zaborów. A trzeci, pod koniec życia, nieodmiennie już go wtedy nazywano Nestorem. Otóż ojciec teatru w tamtych czasach to wcale nie znaczyło, że ten, który teatr polski zrodził, to był ten, który teatrem polskim opiekował się jak ojciec, który go ocalił, dał mu możliwości rozwoju. No i niewątpliwie to jest jeden z największych tytułów do jego sławy. Profesor Raszewski nie uczestniczył osobiście w budowaniu podstaw polskiej teatrologii. Włączył się w te działania na polu historii teatru czy teatrologii już po wojnie i powiedziałabym, że to on jest moim zdaniem nazwiskiem, które w największym stopniu przyczyniło się do rozkwitu tej dyscypliny w Polsce. Teatr według profesora Raszewskiego, który nie był w tym odosobniony, bo podobnie myślę, nie wiem, polscy romantycy, wielcy reformatorzy teatru, był
syntezą sztuk i lustrem świata. Lustrem, w którym świat się przeglądał, a wraz z nim uczestnicy życia, czyli po prostu my, ludzie, widzowie, przeglądamy się w teatrze i to jest fundamentalna rola teatru. Dlatego tak ważne było dla niego rozróżnienie, które jakoś innych uczonych nie zaprzątało, na przykład między gapiem a widzem. Kiedy gap przestaje być gapiem, kiedy staje się widzem, kiedy oszust przestaje być oszustem, a staje się aktorem. To są bardzo cienkie granice. Ranga teatrologii w tym ujęciu rośnie do rangi nauk podstawowych, tych, które pozwalają nam rozumieć świat. To fizyka, historia, filozofia. I to było, i to była rewolucyjna zmiana. No, on widział teatr w całym skomplikowanym kontekście społecznym, ale to nie znaczy, że jakby to powiedzieć, bezgranicznie rozszerzał pojęcie działalności artystycznej. On się trzymał dosyć precyzyjnie tego przekonania, że teatr nie może się tak rozlewać bez granic, jak to często no dzisiaj na przykład bywa rozumiane, tak? Że teatr właściwie prowadzi, no właściwie jest taką instytucją, której granice są bardzo rozmyte, tak powiedzmy. Profesor Raszewski u profesora Szwajkowskiego w Poznaniu broni doktoratu poświęconego dramaturgii zapolskiej, ale w 1952 roku, jak sam to wspominał, zasugerowano mu jednoznacznie, że nie ma dla niego miejsca na uniwersytecie. Nie mówię o wyrzuceniu, tylko o jednoznacznej sugestii. O co to chodzi? Tak, to chciano się go pozbyć oczywiście. On nie przyjął jakby marksizmu, nie uległ tej indoktrynacji, więc trudno było go zacząć. A mówił, proszę wybaczyć, że wtrącę, że jego studia przebiegały w bardzo swobodnej atmosferze. Właściwie były to studia jeszcze przedwojenne i dopiero później ten uścisk marksizmu zaczął się zawężać. Tak. I oczywiście dzięki takim uczonym jak Szwajkowski przecież, czy inni, którzy się zdarzali na każdej uczelni, którzy byli niesłychanie niszczeni przez zdępowców i także innych wykładowców, którzy się znaleźli po drugiej stronie, jak gdyby barykady. Ale te udało się obronić, prawda? Tak jak Herbert miał Elzenberga, Henryka, prawda? I jak gdyby dzięki... Jeszcze był Ingarden, Osowscy, prawda? Tak. To jest ta cała grupa profesorów. I to etos tej grupy jak gdyby Raszewski sobie przyswoił z pełną świadomością, że to jest jakaś strategia, która pozwala przetrwać w komunizmie. I teraz skąd Leon Schiller? Oczywiście zorientował się dzięki lekturze tego doktoratu o Gabrieli Zapolskiej, że ma do czynienia z niesłychanie pracowitym, też przygotowanym do pracy teatrologicznej autorem. Coś tam mu jeszcze poprawiał, ale natychmiast podjął trud ściągnięcia go do Instytutu Sztuki, gdzie sam był, miał taki status kogoś odsuniętego od życia teatralnego. To był taki, został zmarginalizowany przez komunistów, prawda, jako ten jeszcze komunista starej daty, który nie umie realizować tego programu socrealizmu. Ale dla Raszewskiego to nie był problem, jak gdyby te wszystkie kompromisy, na które szedł Schiller, ani nawet jego ten cały dorobek taki jest polityczny, prawda? Tymczasem Raszewskiemu powiedziano w Poznaniu, ponieważ jak to wspominał profesor Raszewski, całą kadrę naukową wysłano do na wieś, do chłopów i do robotników, do wielkich zakładów pracy, żeby nauczali o wspaniałości nauki Stalina. I profesor miał wyrazić się w jakimś wąskim, zaufanym gronie, ja tam chłopów duraczyć nie będę. Tak. Miał przekonywać chłopów Wielkopolski do kolektywizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Schiller robi pismo teatrologiczne. Z czego wynikała ta potrzeba? Bo Schiller był po prostu reżyserem, był najwybitniejszym reżyserem, więc miał chyba dosyć innych obowiązków na głowie i pomysłów na siebie.
Więc Schiller, który wydawał się, że będzie predestynowany do stworzenia komunistycznego teatru i również, że będzie realizował program realizmu. Tak, bo jeszcze z tym stażem przedwojennym komunista, nagle się okazało, że on nie jest w stanie tutaj, prawda, cały czas mu chodzą po głowie jakieś dziady, jakieś wesela, jakieś krakowiacy i górale, powiedzmy. Partia postanowiła mu podziękować i znalazła dla niego właśnie taki azyl w Instytucie Sztuki. I Schiller po prostu wrócił do wydawania takiego pisma, które pod jego auspicjami było wydawane przed wojną. Scena Polska. Tymon Terlecki to pod jego patronatem redagował. I teraz Włodzimierz Sokorski nie zgodził się na to, żeby utrzymać ten tytuł przedwojenny Scena Polska, więc wymyślono wtedy pamiętnik teatralny, oczywiście w nawiązaniu do pamiętnika literackiego. I to miały być takie fundamenty polskiej teatrologii. Schiller zaczynał jako teatrolog, więc to oczywiście był jakiś powrót do jego pierwotnych zainteresowań. No i oczywiście problemem dla niego największym było to, że musiał właściwie szukać współpracowników wśród osób, które no nie za bardzo zdawały sobie sprawy, czym ma być historia teatru. Natomiast Raszewski, doskonale znając literaturę zarówno polską, jak i obcą, wiedział, co udało się już w Europie wypracować od czasu Maxa Hermana, bo to był taki niemiecki założyciel teatrologii, który działał w Berlinie, zamordowany zresztą w Terezinie. Dlaczego mówi się o takiej paradoksalnej sytuacji Schillera w tym momencie? Z jednej strony przedwojennego komunisty, z drugiej strony trochę katolika. Z jednej strony pieszczocha władz komunistycznych, z drugiej strony jednak człowieka, który idzie w odstawkę. Czy to jest prawda? Właśnie taka podwójna, ambiwalentna sytuacja. Tak, Schiller doskonale wcielał te wszystkie sprzeczności, które myślę zawsze interesowały Raszewskiego i myślę, że też Raszewski był człowiekiem, który tak kochał piękno i wielką sztukę, że z tego powodu zwyczajnie rozmaite słabości Schillera, powiedzmy, czy takie kwestie, które mogły budzić wątpliwości, był w stanie po prostu wybaczyć. Tak? Rzecz interesująca, która być może później wróci także w przypadku Kazimierza Dejma. Ciśnienie tradycji jest silniejsze jest niż podobna osobista postawa i przekonania komunistyczne. Łomnicki także jako szef, jako rektor PWST, tak? Kolejna postać. Wróćmy do pamiętnika teatralnego. We wspomnieniach o redakcji pamiętnika mówi się, że to była taka tratwa ratunkowa dla ludzi tamtego czasu, humanistów, teatrologów, którzy nie chcieli się poddać presji ideologicznej. Był to taki klub towarzyski trochę dżentelmenów, jednocześnie katedra, pierwsza nieoficjalna katedra teatrologii w Polsce. Jak to jest możliwe, że takie miejsce się uchowało przez całe dziesięciolecia zmiennych koniunktur i tych wszystkich fluktuacji politycznych w PRL-u? Jak wszystkie nisze, myślę, że no, po pierwsze miał ograniczony zasięg. Tak? No, to był periodyk naukowy wydawany w niewielkim nakładzie, więc co nie znaczy, że nie toczył bojów z cenzurą. Komuniści tego nie zniszczyli. Dlaczego? Była jednak też ochrona taka ze strony komunistów, na przykład Juliusz Starzyński, który tak jak Schiller był szefem Instytutu Sztuki. Był szefem i on zapewnił tutaj ochronę na parasol ochronny w 1933 roku. Ale były też inne osoby, które sobie zdawały sprawę z wagi pamiętnika teatralnego i jak gdyby w sytuacji zagrożenia, jak gdyby szły z pomocą. Były próby likwidacji oczywiście pamiętnika teatralnego, no ale dlatego była ta dewiza łacińska, że biotają nim fale, ale nie tonie. Rozmawiamy w tym programie w powiększeniu o ważnych dla polskiej kultury redaktorach w XX wieku. No, można by powiedzieć, że Raszewski w jakimś sensie może być usytuowany obok Giedroycia, obok Rydzewskiego, obok naczelnych znaków. Ale jaki on miał redaktorski styl? Jak się tym pismem zajmował?
pamiętnik teatralny jest po dziś dzień zawsze dla mnie punktem odniesienia. Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości natury warsztatowej dotyczące opisu bibliograficznego albo rozstrzygnięcia z zakresu edytorstwa, rozwiązań typograficznych nawet, to pamiętnik teatralny jest dla mnie wzorcem. Po prostu zaglądam do tego i mam gotową odpowiedź. Wraszewski najlepsze wzory przenosił, zachodnioeuropejskie przenosił na polski grunt i to dokładnie tam nawet, już nie będziemy w to wchodzić w szczegóły, z jakich edycji francuskich, bo głównie był frankofilem, zaczerpnął jak gdyby te wzory. Żaden tekst się nie ukazał bez jego lektury i weryfikacji. To tutaj, ale oczywiście inspirował, podpowiadał, dopisywał, uzupełniał, no wszystkie te ważne zadania, mimo że stworzył jakiś zespół taki, na którym mógł polegać, ale to do końca, prawda, właściwie był ten moment ostateczny, to było, profesor siada do lektury i sprawdza, czy już jest wszystko w porządku. Wymieńmy może takie największe osobowości, które się przewinęły przez redakcję pamiętnika. Jaką na przykład rolę odegrał Jerzy Timoszewicz? Timoszewicz był uczniem Jana Kotta, prawda, trafił do pamiętnika teatralnego ze względu na pracę, którą przygotowywał o Zygmuncie Krasińskim, doświadczeniach Zygmunta Krasińskiego. Został edytorem Leona Schillera, a doktorat napisał, to jest partytura inscenizacji Dziadów Leona Schillera w Teatrze Polskim w Warszawie w 1934 roku. To realizacja jednego z takich modelowych założeń Raszewskiego, bo on wymyślał też pewne gatunki takie dla historyków teatru i od rekonstrukcja jak gdyby scenariusza teatralnego, tego na którego podstawie grano przedstawienie, to było jedno z takich zadań, prawda? Czy możemy zarysować krąg Raszewskiego? Posługując się dzisiejszą terminologią, Raszewski nie był chyba osobą, która chciała zamykać się w swojej bańce. To był raczej człowiek, pomimo wyrazistych poglądów, otwarty również na konfrontację. Jeśli idzie jeszcze o autorów pamiętnika teatralnego, no to tu jest ta kadra taka, która świetnie zdała egzamin w okresie stalinizmu. Leon Płoszewski, Stanisław Pigoń, Kazimierz Wyka, to są na przykład, to wszedł Puzyna, na kompromisy. Konstanty Puzyna oczywiście. Z kręgu teatralnego jeszcze Jerzy Gott. Pojawi się Julian Lewański, który przywrócił polskiemu teatrowi świadomość staropolskiego teatru. Tak. Jeśli idzie o na przykład ludzi z takiego szerszego kręgu, Władysław Bartoszewski, wieloletnim przyjacielem Raszewskiego, na przykład Juliusz Wiktor Gomulicki, wydawca Norwida. I warszawianista. Warszawianista, tak. Rzeczywiście Raszewski tutaj nigdy nie odmawiał spotkań, bardzo chętnie jak gdyby wchodził w dialog z różnymi osobami. Jeśli idzie o ludzi teatru, tak? Właśnie, bo to jest chyba ciekawe, że oni się nie zamykali w swoim kręgu historyczno-teatralnym i teatrologicznym, ale także było przełożenie do świata praktyków teatru. No nie mówimy o Korzeniewskim, tylko który po prostu był reżyserem. Rzeczywiście to widać w Raptularzu, bo tam jest dużo tego rodzaju wzmianek. To byli ludzie, którzy chodzili do teatru, tak? Środowisko pamiętnika teatralnego, którzy byli świadomi tego, co się dzieje w teatrze, a nie zajmowali się tylko historią, którzy się tym niezwykle ciekawili, mieli bardzo wyraziste poglądy, bardzo dobrze czuli teatr, nie byli zamknięci wcale na stare jakieś tradycyjne formy, bardzo otwarci na to, co się działo nowego. Chciałem zapytać o Kazimierza Dejmka, bo on w 1962 roku zostaje dyrektorem Teatru Narodowego, czyli tej najważniejszej sceny. Chodzi mi o deklarację programową Teatru Narodowego, do której napisania zaprasza Dejmek właśnie Raszewskiego. A w rezultacie Raszewski jest autorem, staje się autorem tej deklaracji. Panowie się zbliżyli przy okazji jeszcze łódzkich przedstawień, staropolskich takich, to był Żywot Józefa Mikołaja Reja i Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Mikołaja z Wilkowiecka. Więc wiadomo już było, że Dejmek kontynuuje tradycję Schillera, grania dramatów staropolskich w nowoczesnych inscenizacjach, no ale w ogóle interesuje, jest reżyserem, który się interesuje historią teatru, prawda? I natychmiast, jak się Dejmek pojawił w Warszawie, właściwie Raszewski udziela mu wsparcia, jak gdyby swoim autorytetem. No i to kulminacja miała nastąpić w trakcie obchodu 200-lecia Teatru Narodowego w
Polsce. No tam ciągłość była zerwana, ale właśnie Raszewski uważał, że dla dobra polskiej kultury trzeba przymknąć oczy na tam różne wątpliwości i te obchody, nadać rangę tym obchodom, a przede wszystkim uczynić z Teatru Narodowego najważniejszą polską scenę, taką, która będzie grała najważniejsze dramaty napisane w języku polskim cały czas w ramach żelaznego repertuaru, będzie miała zadania edukacyjne, a jednocześnie tam na przykład będzie wypracowany wzorzec polszczyzny. To był program no, niesłychanie ambitny. Oczywiście jak to trafiło na biurko ministra kultury i sztuki, no to szał dostał, że tutaj jak gdyby bez wiedzy partii komunistycznej... Polityka kulturalna. Tak, nagle przejmuje Raszewskiego. No i wtedy oczywiście ani nie wydano tego statusu, jak gdyby deklarację udało się ogłosić, ale jak gdyby... Te obchody miały znacznie niższą rangę niż liczył początkowo Raszewski. No a katastrofa nastąpiła w 1968 roku. No właśnie, ale zacznijmy jeszcze w ogóle zwracając uwagę na to, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Dejmek, socjalista, marksista, który miał za sobą epizod instalowania socrealizmu w Teatrze Polskim z niesławną brygadą Szlifierza Karchana jako emblematycznym dziełem swojego teatru z tamtego czasu. Po przejściach i po przemyśleniu tego, czym powinien być socjalistyczny teatr w Polsce, obejmuje scenę Teatru Narodowego. Chcę zacząć jeszcze słowem o Jakubie Szeli. Ale w końcu pierwszą sztuką staje się historia o Zmartwychwstaniu Pańskim. I Dejmek w ogóle sięga po staropolszczyznę nie z pobudek, które nam wydają się intuicyjne, tylko widzi w tym ludowość pojętą socjalistycznie. Mało. Przecież poszliśmy do nosy do Wyszyńskiego, że Dejmek wystawia historię o chwalebnym Zmartwychwstaniu po to, żeby ośmieszyć dogmat o Zmartwychwstaniu. Staniem Jezusa. I przecież dopiero trzeba było przekonywać Wyszyńskiego, że to aż tak nie jest, że tutaj nie ma próby jak gdyby profanacji. No i Dejmek w końcu, którego fascynuje repertuar romantyczny, ten wielki, na czele z dziadami, a który jednocześnie się tego repertuaru boi i ma powody, jak pokazała historia, żeby się go bać, bo ta słynna inscenizacja przyczyniła się do powstania ogromnego kryzysu politycznego. Jaka była rola Zbigniewa Raszewskiego, tego w końcu żarliwego katolika? Jak gdyby wszystko powinno Raszewskiego odstręczać, prawda, od udziału w tym przedsięwzięciu, a on od początku staje się jak gdyby obrońcą tych dziadów i tam jest taka słynna zapisana w raptularzu, która właśnie jest kroniką jak gdyby tego, co się działo wokół dziadów Dejmka, rozmowa z Konstantym Puzyną, tak, ile tam jest piękna w dziadach i o czym to jest właściwie ten utwór, prawda? Więc bardzo zasadniczy spór. W każdym razie Raszewski przez cały ten okres, gdy komuniści usiłowali złamać Dejmka, jak gdyby go wspiera, powstrzymuje go od pochopnych działań, nie pozwala, żeby on jak gdyby zmarnował ten kapitał, który zdobył. Oczywiście jest po stronie studentów, którzy już wtedy protestują, bierze jako świadek udział w tych ulicznych zajściach, które jak gdyby były skutkiem tych protestów przeciwko zakazaniu. Więc oczywiście nie do końca się mu udaje tutaj Dejmka powstrzymać przed jakimiś takimi działaniami pochopnymi, bo on jednak jest lojalnym członkiem jeszcze wtedy partii. Tak, Dejmkowi się trochę sprawy wymknęły spod kontroli, zdaje się po prostu. Tak? No, i Dejmek zostaje w efekcie wyrzucony z partii i wyrzucony z posady dyrektora Teatru Narodowego. No ale właśnie puenta jest bardzo charakterystyczna, że Raszewski żąda już po zdjęciu dziadów, żeby musi otrzymać na pamiątkę kajdany Konrada. Te, które były na dłoniach Gustawa Holoubka. Tak, które tak partię wyprowadziły z równowagi. Był człowiekiem pochłoniętym swoją pracą także sprawami swoich studentów. Nie oszczędzał się, chociaż miał do tego pełne prawo, kiedy jeden z jego magistrantów został zamknięty w więzieniu, co wówczas nazywano internowaniem. Profesor jeździł do Białołęki odbywać tam z nim seminarium magisterskie. Uczył nas oczywiście historii teatru i historia teatru w jego
w sposobie, w jaki on realizował te zajęcia, była niewątpliwie dyscypliną fascynującą. To dla nas wszystkich były bardzo ważne zajęcia. Natomiast w długim planie mogę powiedzieć, że przynajmniej o sobie mogę tak powiedzieć, że być może równie ważne albo nawet i ważniejsze okazały się pewne zasady intelektualne, które przy okazji tych zajęć profesor Raszewski nam wpajał, a które odnoszą się już nie tylko do historii teatru. Wielu jego studentów w życiu zawodowym poświęciło się innym obszarom, działa na innych obszarach, ale te zasady stosują się właściwie do wszelkich działań intelektualnych i dlatego są takie cenne. Ja po prostu, starając się pracować w teatrze twórczo w charakterze reżysera, na przykład nigdy nie pozwoliłem sobie, żeby naruszyć te reguły intelektualnej gry, którą profesor Raszewski proponował nam, studentom. Ta gra się nazywała Umiem myśleć, umiem wyciągać wnioski, umiem budować, umiem łączyć przyczynę ze skutkiem. A świat sztuki, sztuki teatru jest światem pełnym połączeń tak naprawdę, bo to profesor nam szalenie, myślę, wszystkim doskonale uświadamiał, że teatr, tak jak się może urodzić z obrzędu, tak równie dobrze może się urodzić z fantazji i z fantazji władcy, który lubi występować przed dworem. Nie uleganie modom intelektualnym. To było dla profesora bardzo ważne. Pamiętam taki moment, kiedy zgłosiłam temat swojej pracy magisterskiej. On w jakiś sposób zatrącał o modny wówczas strukturalizm i profesor Raszewski, który był człowiekiem gołębiego serca i rzadko kiedy sprzeciwiał się jakimś takim pomysłom swoich studentów, tu postawił weto, powiedział: nie, nie, pani Wando, pani nie będzie tego tematu pisać, a ja nie będę go prowadzić, znajdziemy inny, bo mody intelektualne przemijają. To nie jest coś, czemu warto poświęcać uwagę i siły. Bez wątpienia profesor Zbigniew Raszewski ma uczniów. Część z nich to postaci wybitne dla polskiej kultury. Sięgnijmy do Państwa osobistej pamięci, bo w 1975 roku powstaje kierunek studiów teatrologia w Akademii Teatralnej w Warszawie. Animatorem powstania tego kierunku jest wybitny krytyk Jerzy Kenik i od razu zaprasza Raszewskiego. Jakim jest nauczycielem? Czy bardziej jest, czasem się tak dzieli naukowców, na tych, którzy piszą i na tych, którzy przekazują swoją wiedzę w bezpośrednim nauczaniu typu mistrz-uczeń? Dla Raszewskiego to na pewno była szansa, żeby popróbować trochę takiego innego modelu akademickiego, bo instytuty panowskie, które są szczególnym tworem, pozwalają uprawiać naukę w oderwaniu, pozwalały tak w PRL-u w oderwaniu od prowadzenia na przykład zajęć ze studentami. Tak? I tutaj szkoła teatralna stała się czymś, co dla, nie wiem, nauczyciela uniwersyteckiego jest rzeczą oczywistą. Oczywiście dała tę możliwość Raszewskiemu, żeby zaczął pracować z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie bardzo często buntowali i niechętnie poddający się autorytetom, autorytet Raszewskiego uznawali bez szemrania. Tak? No, Raszewski był po prostu Raszewskim, Raszewski był profesorem i obowiązywał także taki model, że Raszewski wyznaczał tematy i zadania poszczególnym studentom, które przyjmowaliśmy bez szemrania, opracowując prace seminaryjne i następnie także wskazywał z tego grona grupę ludzi, którzy mieli pisać u niego prace magisterskie, co było niebywałym wprost zaszczytem, z którym także nikt nie podejmował dyskusji. I następnie bardzo często tematy tych prac narzucał. I z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że odznaczał się niebywałą trafnością. Znaczy, rzeczywiście w niezwykły sposób pewne skłonności i kompetencje młodych ludzi ku pewnym tematom, formom rozpoznawał i to były na ogół trafne sugestie. Mówi się czasem, że ta szkoła stała się chyba szczególnie
mocno takim naznaczonym polityką i wrzącym miejscem w roku 80, kiedy wybuchła Solidarność. Jak profesor Raszewski reagował na zaangażowanie swoich studentów w opozycję? No tutaj oczywiście bardzo popierał te wszystkie działania. W okresie już szczególnie stanu wojennego odwiedzał napad Białołękę, gdzie byli jego studenci zaangażowani w ten ruch wydawniczy samizdatowy. Wyciągał z więzień. No, były takie dwa przypadki. Jeden to Wojciech Tomczyk, który w czasie jednej demonstracji został aresztowany, a później była taka Małgosia Magier, która przy okazji właśnie kręgu, z którym jakoś Małgosia, to jest mąż Małgosi, prawda, tego została aresztowana i ona spędziła parę lat w więzieniu i ją wspierał Raszewski, no chociażby pisał listy do więzienia bez przerwy, prawda, ale jak tylko mógł, to pomagał, ale także tak wspierał też Halinę Mikołajską w okresie internowania w Gołdapi, wysłał jej pierścień Wielkiej Damy Norwida, prawda, rodzaj takiego hołdu i list taki, który Mikołajska później opublikowała w takiej książce poświęconej Leszkowi Kołakowskiemu. Ale wracając do szkoły, ja bym chciał powiedzieć, jak wyglądały pierwsze zajęcia po wprowadzeniu stanu wojennego. Raszewski przyszedł, wszyscy w napięciu, proszę Państwa, komisarz wojskowy szkoły poprosił mnie, żebym sobie porozmawiał, żeby uspokoić. Proszę Państwa, historia XX wieku tak przyspieszyła, że żadne imperia nie są w stanie przetrwać niż kilkadziesięcioleci. Ja nie dożyję niepodległej Polski, ale Państwo na pewno. Profesor Raszewski był nie tylko redaktorem, był nie tylko nauczycielem, ale był również ważnym autorem. No, takich pozycji fundamentalnych dla polskiej teatrologii. Pomówmy o jego dwutomowej monografii poświęconej Wojciechowi Bogusławskiemu z 1972 roku, w której on przeprowadza w jakimś sensie pewną analogię pomiędzy historią polskiego teatru, a dziejami narodu polskiego. Oczywiście było to czytane jako rzecz o Kazimierzu Dejmku i tym właśnie, co się stało w Teatrze Narodowym parę lat wcześniej. Ale oczywiście tak, to było spojrzenie na całe oświecenie, na historię upadku Rzeczpospolitej i właśnie na rolę narodziny inteligencji polskiej, która się podejmuje jak gdyby przeniesienia polskiej kultury przez okres rozbiorów. Arcydzieło, właściwie rzecz, no, nikt wtedy nie pisał biografii, Raszewski udowodnił, że można pisać biografię, ale coś z pogranicza powieści i to natychmiast rozpoznał wybitny pisarz węgierski Georgi Spiro, który w 1975 roku trafił do Raszewskiego, przeczytał Bogusławskiego i w rezultacie to zaowocowało najpierw Szalbierzem, dramatem o Bogusławskim, a później powieścią Iksowie, która została wydana w 2006 roku dopiero po polsku. W razie tam jest dedykacja jednemu Zbigniewowi Raszewskiemu, jednemu z najwspanialszych Polaków. No, w razie, no, rzecz niezwykła, żeby właśnie monografia właściwie lokalnego twórcy teatru, prawda, zaowocowana w gruncie innej zupełnie kultury tak wspaniałą powieścią. Ja myślę, że Wojciech Bogusławski był kolejną z galerii postaci pełnych sprzeczności i dlatego zainteresował Raszewskiego. A poza tym ta książka to jest pasjonująca lektura i to, co cechowało Raszewskiego. On nie był szczególarzem, znaczy oczywiście bardzo precyzyjnie pedantem, tak, przedmiot badań, starannie wszystko było zgromadzone, udokumentowane, ale nie robił tego, co się zdarza bardzo często wielu humanistom, że na tym poprzestają, tak? To wszystko służyło do przejścia do jakichś ogólnych, syntetycznych uzgodnień. No, nawet do wypowiedzi było bardzo na temat porządnie. Stanu dzisiejszego. Bogusławski jest figurą inteligenta z programem, który jest do zrobienia na dziś, w roku 70. No, tylko wtedy humanistyka jest interesująca. Kultury. Myślę, że tak. Raszewski to rozumiał. Tak? Tak, i tam Adam Michnik tak czytał Bogusławskiego, bo ta książka z nas zrobiła karierę w kręgach tam opozycji. No, ale tutaj jeszcze koniecznie musimy powiedzieć o drugim takim arcydziele Raszewskiego, Krótkiej historii teatru polskiego. Też rzecz właściwie do pomyślenia. Wydawało się, że nikt historii takiej nie jest w stanie napisać. No, jeden Miłosz wtedy, ale podyktował właściwie. Od średniowiecza do 1939 roku, czyli rozrzut niesamowity. No, oczywiście ogarniał, był przygotowany, był predestynowany do napisania i krótkiej historii. Napisał książkę, która nie ma terminu ważności. Ciekawa jest inna jeszcze lektura, zupełnie wyjątkowa, czyli Raptularz. Ten dziennik, który przedstawia co?
i jaki ma cel? Jest portretem epoki, jest zdaniem sprawy ze spotkań, bo przecież wiele tam jest sylwetek i rozmów streszczonych. Raszewski interesował ludzi i ludzie interesowali Raszewskiego. Właściwie jak należy traktować to dzieło? Jaka jest jego aktualność? Ja myślę, że przede wszystkim Raszewski stworzył coś, z czego sam jako historyk korzystał. Tak? Znaczy rozumiał wagę źródeł, rozumiał, że ludzka pamięć jest ułomna i inny walor ma wspomnienie napisane ex post, a czym innym jest dziennik, oczywiście w przypadku Raftularza pisany ze świadomością późnego wnuka, ale historia zna tego rodzaju dokumenty, które miały walor jednak raczej dzienników czy zapisków intymnych i nie były przeznaczane do publikacji. Tutaj oczywiście Raszewski był świadomy tego, że to będzie w przyszłości źródło dla badaczy i historyków. Chciał po prostu chyba zapisać, odwołując się też do tradycji tego rodzaju pisarstwa. Nazwa Raptularz, która była cokolwiek staroświecka już w momencie publikowania, tak? Też pokazuje, że do jakiej tradycji się odwołuje. Myślę, że po prostu miał świadomość, że znajduje się w niezwykłych okolicznościach, bardzo często w gronie ludzi niepośrednich i że warto te rzeczy zapisać, dając świadectwo z pierwszej ręki po prostu. Przypominam, że jestem z zawodu historykiem, ale nadszedł taki moment, w którym musiałem się wdać w teorię. Trudno. Bez pewnego trudno. To nie dlatego, żeby to było coś okropnego, tylko dlatego, że ja naprawdę jestem z temperamentu historykiem teatru i wdałem się w teorię tylko dlatego, że doszedłem do takiego punktu, w którym bez pewnego zaplecza teoretycznego nie można poprawnie uprawiać własnego zawodu. Własnego w tym wypadku znaczy historii teatru. Tu chodzi o pewne uogólnienie zasadniczej natury. Pierwszy przykład z brzegu. Czy my naprawdę tropimy w ciągu wieków to samo zjawisko, przyglądając się, na ile potrafimy, starożytnemu teatrowi greckiemu, teatrowi średniowiecznemu, teatrowi XIX wieku. Proszę Państwa, każda z tych epok używała innych nazw dla tego zjawiska. Dla Greków słowo teatr oznaczało po prostu widownię. Więc czy naprawdę śledzimy ciągle to samo zjawisko? W moim przekonaniu tak. Zupełnie inną jeszcze lekturą jest Teatr w świecie widowisk, praca teoretyczna. Jak się wydaje, Zbigniew Raszewski przez lata miał pewien dystans właśnie do teorii, do budowania wielkich, zwłaszcza systemów teoretycznych, a tutaj pozwala sobie, chociaż w osobliwej formie listów do Edyty Stein, napisać pracę teoretyczną. A z czego brał się ten dystans? No, nieufność oczywiście do wielkich systemów, które jakby wyjaśniają świat, prawda? Po prostu paru formuł. To doświadczenie marksizmu tutaj było szczególnie jakieś takie zasadnicze, ale również później na przykład strukturalizm. No, on się otrząsał w ogóle, jak mu przynosili jakieś teksty, no to, bo to był przecież, tego się w ogóle nie daje czytać w tej chwili. On sobie zdawał sprawę, że to jest coś, co prowadzi na manowce. Dzisiaj humanistyka jest umeblowana przez rozmaite nurty poststrukturalizmu. Także przez teorię historiografii, która w ogóle kwestionuje istnienie empirii jako takiej, możliwość jej obiektywnego zbadania w odniesieniu do procesu historycznego. Nawet niekiedy kwestionuje istnienie faktów, albo mówi w każdym razie, że fakty można ustalić, ale możemy je poukładać w dowolny sposób. Jak w takiej perspektywie czytać pracę Zbigniewa Raszewskiego? Jaki przykład on daje? Czy taka humanistyka, którą uprawiał, silnie przywiązana do empirii, jest możliwa, warta odnowienia? Jest możliwa i dowód tutaj przed panami stoi. Jest możliwa, myślę, że on też chciał udowodnić, że można uprawiać teorię teatru, będąc historykiem, że zmierza się ku temu na pewnej drodze, że trzeba mieć pewną bazę, być świadomym rozmaitych faktów, mieć warsztat po to, żeby przejść do teoretyzowania.
i czynić to językiem nieprawdopodobnie jasnym, precyzyjnym, pięknym. On czasami mawiał, że są autorzy uprzejmi i nieuprzejmi dla czytelnika. Zawsze był autorem uprzejmym, to znaczy pisał w taki sposób, żeby człowiek czytając miał to cudowne wrażenie, że wszystko rozumie i to jest tak jasne. Cała ta teoria teatru, przecież to takie proste, tak? Oczywiście tutaj była propozycja, żeby rozpatrywać teatr na tle widowisk, została natychmiast zastąpiona przez performatykę. A z kolei antropolodzy powiedzieli, a co to za historia teatru polskiego, która się zaczyna w Polsce chrześcijańskiej, jak przecież były wspaniałe teatry pogańskie, jak gdyby wcześniej. A teraz też przecież już żyjemy w epoce postchrześcijańskiej. Więc po kolei wszystkie jak gdyby dokonania Raszewskiego usiłowano zdeprecjonować z różnych powodów. I teraz na to miejsce, które opustoszałe, jak gdyby miały wejść te nowe metody, nowe trendy, które dominują w humanistyce. Prawda? Ale ja myślę, że to jest problem tego rodzaju, że Raszewskiego nie da się zniwelować. Tak? Ta próba nie da się zlekceważyć. To są pozycje, które trzeba uwzględnić przy okazji zajmowania się teatrem. Wszystko jedno z jakich pozycji antropologicznych czy jakichkolwiek innych, więc te polemiki trochę się z takiej irytacji także biorą, tak ze względu na jego światopogląd, wydaje mi się, ale można je zlekceważyć. Dla mnie monografia Bogusławskiego to jest niezwykle cenna książka. Jak powiadam, to jest książka, która jest freskiem fantastycznym całej epoki. Jest pięknie napisana. Można ją naprawdę czytać również napawając się znakomitą polszczyzną autora. Dla edukacji teatralnej, świadomości, czym jest teatr, czym był teatr w historii Polski, pewnie najważniejsza jest krótka historia teatru polskiego. Na pewno należałoby wspomnieć o Raptularzu. Profesor przez wszystkie te lata dla własnych potrzeb prowadził rodzaj dziennika, ale dopuścił jego wydanie i Raptularz został wydany. Jest to nieocenione źródło wiedzy o życiu kulturalnym, o umysłowym, o obyczajowym, także politycznym tych czasów, w których profesor żył i pracował. Nieprawdopodobnie wartościowa kronika życia teatralnego, zwłaszcza tych czasów. A co najważniejsze, to jest najbardziej aktualna książka, którą chyba wszyscy teraz powinni przeczytać. W tej chwili mam wrażenie, że krytyka sztuki w ogóle się osuwa w rodzaj emocjonalnych ocen wyłącznie. I ważne jest, czy się coś komuś podoba, a nie jaki ma sens. Natomiast to, co bym nazwał taką cechą tej teatrologii i tego jakby tej refleksji o teatrze, która cechowała profesora Raszewskiego, to właśnie było poszukiwanie sensu i przewaga sensu nad emocją. No, teatrologia polska niestety, z żalem mówię, w wielu swoich polach poszła inną drogą. Drogą, do której ja mam duży dystans, bo to jest droga intelektualna, jednak której profesor z pewnością by nie pochwalił. Mam tu na myśli zarówno pewien prezentyzm, któremu ulegają przedstawiciele tej dyscypliny często, jak i no właśnie podatność na owe mody intelektualne, przed którymi profesor tak mocno przestrzegał. Czy nie jest tak, że te mody intelektualne i metodologiczne, które przyszły do nas z Zachodu, przytłumiły to dziedzictwo i że w gruncie rzeczy jest jakiś rodzaj niewdzięczności, który ciąży nad tym dorobkiem? Chyba taka historia teatru, jak uprawiał ją Raszewski, jest trudna, wymaga cierpliwości, wymaga mnóstwa pracy, łatwiej jest inaczej. Łatwiej jest wielkie konstrukty teoretyczne przywołać, które mają usprawiedliwiać wytrychy, powiedzmy wprost. Panie Rafale. Już w tej chwili nie ma
ani jednej instytucji, gdzie by była kontynuowana tradycja Raszewskiego. Znaczy, i to nie dlatego... Jest bardzo wiele wydziałów teatrologicznych, a rzeczywiście nie ma takiego miejsca. Tak. Jest Instytut Teatralny imienia... Ale właśnie, jest ten paradoks, że Instytutowi Teatralnemu patronuje Zbigniew Raszewski. Dlaczego dziedzictwo profesora Raszewskiego zostało zapomniane albo zafałszowane? Znaczy, powiedzmy odesłane do lamusa, prawda? Z taką atencją, prawda? Tak. Pozorowaną atencją. Tak. No, oczywiście nie da się pogodzić Raszewskiego, katolika, konserwatystę, no kogoś broniącego kultury, z tym, co jak gdyby te nowe trendy. Z radykalną dekonstrukcją tej kultury. Tak. Żeby nie było tak jedno, pamiętajmy, że Raszewski także wsparł swego czasu Grotowskiego, tak? Ale w momencie apokalipsis cum figuris, jak gdyby zdecydować, że to przekracza granice jego tolerancji. Doskonale rozumiał, co jest, co zaczyna być bluźnierstwem, co zaczyna być już sekciarstwem, krótko mówiąc, przestaje być teatrem, natomiast był w stanie docenić klasę. Tam jednak uparcie o rolę tego dziedzictwa, żeby ukazać stawkę, o której tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy, czyli odnowienie polskiego teatru i polskiej nauki o teatrze poprzez sięgnięcie raz jeszcze do książek Zbigniewa Raszewskiego i przykładu, który zostawił. Zwykle pytamy, co warto czytać z dziedzictwa, z książek naszych bohaterów, ale tym razem chyba odpowiedź jest klarowna. Warto czytać wszystko. Nie tylko ze względu na jakieś wąskie specjalizacje w kulturze, ale także dlatego, że profesor Raszewski, to powiedzmy na koniec, dzieje teatru polskiego rozumiał jako wariant opowieści o dziejach polskiego narodu. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień.